fast as you can! They're running away! Kill their sister! Run! Take the boy alive! You'll pay in the end! You must protect him, Amicia. Witam was wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony oczywiście Franku, a w tym materiale zagramy sobie pewną gierkę o nazwie A Plague Tale Innocence. Tak, jak sami pewnie widzicie, no troszkę jest zmiana właśnie formatu na moim kanale, jak sami pewnie zauważyliście, no miałem nagrywać Minecrafta, ale stwierdziłem, że no nie ma to sensu, bo nie mam zbytnio pomysłu na te filmy, dlatego stwierdziłem, że no zmienię ten content o 90 stopni. Nawet 120, nie wiem. Więc w tym materiale zagramy sobie właśnie oto w ten piękny tytuł. Jak sobie pewnie widzicie, to jest oczywiście gra o tematyce fabuła, więc mam nadzieję, że też będą się wam się podobały takie filmy, bo nie, oczywiście w tym kanale nie będą tylko gry z takich tematek, będę jeszcze również publikował, nie wiem, jakieś inne gry, oczywiście nie tylko nie tego typu, ale właśnie filmy takiego typu jak ten, no to one nie będą miały zbytnio jakiegoś montażu, bo to po prostu jest, wiecie, gra przygodowa i będę wam cały po prostu pokazywał proces, więc mam nadzieję, że no, spodoba wam się takie coś. Jest to oczywiście seria akurat ta z gier, a właśnie od takiego pewnego abonamentu o nazwie Game Pass Ultimate, więc ta seria będzie polegała na tym, że będziemy też ogrywać właśnie gry z tego oto Game Passa, także mam nadzieję, że spodoba wam się też ta seria, oczywiście nie tylko będą też gry z tej serii, z tego Game Passa tak zwanego, tylko też będą oczywiście gry też nie z Game Passa, zresztą sami zobaczcie, bo będę dużo innych oczywiście gier oto tutaj publikował, także myślę, że możemy już to sobie oto zaczynać. Z tego co wiem, to ta gra w ogóle opowiada o jakimś tutaj, że ta gra jest ogólnie bardzo podobna do takiej pewnej gry, nie wiem czy znacie, The Last of Us, generalnie ta gra jest jakby, dzieje to się wszystko w średniowieczu i tu widzę, że to są jakieś szczury, pewnie tu będzie też jakieś choroby i też z tego co wiem, to będzie jakaś siostra z bratem, tego jeszcze nie wiem, dlatego będziemy musieli ograć sobie ten tytuł i o wszystkim się dowiemy w tym oto odcinku, nie o wszystkim, bo tych odcinków powinien być miliardy, ale dobra, lecimy, klikamy potwierdź. Nowa gierka, oczywiście tutaj. No dobra, tutaj tryb podsłuchu, to już nieważne. Potwierdź. Ogólnie gramy też, gra też na ustawieniach graficznych normalnych, żeby nie było jakieś zbytnio wysokie, bo oczywiście nie mam takiej potężnej bestii, chociaż nie no, mam w miarę potężną, ale nie będę zbytnio grał na takich najwyższych ustawieniach. Gram na średnich jak normalny gracz. I tyle. Dziedzictwo rodu Terune, okej. Zobaczymy wszystko tutaj. Co na razie tu będzie działo? Pewnie to jakiś zaraz będzie monolog, także nie będę zbytnio mówił, się jako nie będą mówić, bo pewnie też oglądacie do tego, bo nie widzieliście tej gry. A może graliście, tego to nie wiem. Możecie mi opisać w komentarzach. How will you be able to follow the lords at hunt? Is that your only ambition for me? To follow. I will beat them and I will watch them eat my dust as I forge ahead. Okay. But for that I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. Which tree? The apple tree, father. I want to take the knight's challenge once more. A knight's challenge? But you're not 10 years old anymore. Fajne, że pierwsze wyzwanie tego tytułu to oczywiście jest pogłaskanie psa, naprawdę. Zde trochę. Okej, chodźmy tutaj teraz. Look at Leon. The Guyan beast is in a hurry to fight it out. Your beast thinks with its stomach, as usual. Well, there's something you both have in common. That's harsh. Go on, boy. You'll find the prey. I believe in you. Don't get your hopes up. Okay. Let's keep going. Dobra, to teraz o to idziemy. W ogóle nie no, grafika jest szczerze fenomenalna na razie, jak tak na to patrzę. Look. Ale... Your mother's ribbon is still here. Aha, czyli tu widać, że nie ma niestety matki. Nie musiała niestety zginąć. I know. Oczywiście mi się wydaje. Tylko to nie wiem. Lecz może. We all have obligations, Amicia. You know, in a family. Hey, I'm trying to tell her something. Ja, fajny jestem pies normalnie. Such authority, Knight Derune. Go! Bring something back. Ale pobieg z tym pałakiem. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother. And
you. A nie, mama żyje jednak. I see mother even less. Tak, mama musi żyć. Listen. We are here for you. Tu możemy tak się przekręcić. So, follow me, daughter. Hey, wait. Ale pobiegł. You have your sling. Of course. Of course. All right. Tutaj mamy teraz wyjście z tego normalnie tu forestu. Ciekawe co to... Oczywiście my nie musimy nic podnosić, bo tylko przekrócimy. Jakieś jabłka. What are the terms of the test? The sacred apples of the sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy six of these rotten apples by the time I count to ten, rozbić, okay. I will make you a knight. I accept your challenge. I can see some stones near the trunk over there. O, tu mamy stona. Idziemy po niego szybko. Wygląda jakiś sprint. Nie, to chyba nie masz tego sprintu. Okej. Ready. Teraz musimy je tutaj strzelać. Stand behind this trunk. You'll shoot from here. It shall be done. Dobra, i teraz jak się strzela, okej. Okay. A mam tym przytrzymać. Jak się strzela w ogóle z tego? A, dobra, prawie, dobra. By dokładnie celować na ten pocisk. O, dobra, jest dobra. Same? No, czekaj. Aha, fajnie, że trafić nie umiem w ogóle. No tak. Dobra, zbity. Amicia, I said behind the trunk. Respect the rules. Even in play you managed to shrug off your responsibility. A zapniem, dobra, dobra. Się szybko wkurzył pies na nas. Okej. Okay. Już jest jeden. He must have smelled the rabbit. Come on, quickly. Dobra, chodźmy. I'll catch up with you. You're much faster than I am. W ogóle to nawet nie jest sprint. Wytyfy, co on mówi, że jest taka szybka? What? Aha, dobra. Nie wiedziałem, że tutaj... O, dobra, teraz to rozumiem, ale... Wait for me. Czekaj na mnie. No dobra, spacja, okej. Czy tu mamy jakieś... Mogę jeszcze jakoś tu skakać? Ja tu się tak skakać chyba nie da normalnie. A to jeszcze jest jakiś wślizg, chyba. A hunting dog is not supposed to lose its hunter. Leo! Where did he go? To jest zawsze. Wszystkie psy się gubią. O, jest. Jest pies, jest piesio. Oh gosh, a wild boar. What a good dog. Amicia. Nie gadasz, że muszę go zastrzelić. Shh. Come and see. A wild boar. Some game. This will do nicely for a little feast. I could use my sling. That might work. But you'll need to get closer. This grass will keep you hidden if you stay low. Będzie C, okej, okay, czyli będziemy musieli. It's drinking. Time to make my move. Musimy się jakoś go chyba ominąć. On nie zauważył mnie. A w łeb muszę trafić. Fajnie. Czyli muszę go zabić. Gdzie jesteś? Fajnie, naprawdę. Tylko celnie, tylko traf. Cel szybko! Dzieniec, a tam go widzę. Dobra, ja go tam widzę, tylko... Muszę być sprytny. Come on. A tam jest. I've run out of rocks. There must be some around here. Jezu, mam taki sobie wzrok, ale chyba on gdzieś tu jest. Czekaj. Czekajcie sobie. Nie mam kamieni, serio? Co ja teraz zrobię? Jakie mam kamieni, to co zrobię teraz? A dobra, to są kamienie. Alright, a teraz musimy go zabić, tylko... No co, Jezus, tutaj zawsze pod kontrolą przyzwyczajam. Ale... Nie.
Muszę chyba się do niego przybliżyć trochę. A w łeb muszę go zabić. Teraz musimy... Kolekko. Dobra, i teraz musimy go tutaj zabić. Zauważył mnie! Jakim cudem? Dobra. Ja mam problem z jakimś zabiciem cika, muszę się... Kurde. Muszę się chyba zawrócić. Muszę iść po kamienie kolejne. O Boże, dobra, jak ja nie mam w ogóle trafiać, nie wiem czemu. Ale gdzieś tu były kamienie. Ale dawać kamienie, a to są kamienie, dobra. Może tym razem... Aha, fajnie, że... Mieliśmy tylko max 3, dobra, teraz musimy zabić w sobie. Tym razem się uda. Gdzie on mi teraz tam... A, gdzie mi on teraz tam uciekł w ogóle? Tylko... Fajnie, szkoda, że... O kurde. Dobra. Skradajmy się. Gdzie on jest? Dobra. Does hunger always make you this accurate? No, taka celność to była. Dobra, normalnie. Jeszcze poszedł po trop. Ale wślizg, dobra. Tonight we shall dine like kings. I have no doubt we will. Don't give up, Leon. O, łydko temu temu lwiemu nic się nie stało. Bo on bardzo... O nie! Już czuję! Dobra, muszę jakoś obejść po prostu. Tam, aha, fajnie, że tam jest bariera. Dlatego może obejdźmy to jakoś tutaj. Cik krwawi. A, to ten cik musiał nam szybko jeszcze zwijać, tak? Dlatego choć mogę teraz tutaj dopaść. He stopped barking. He must have found it. Albo na odwrót. O nie! These bridges were almost new. Dobra. Someone's not going to be happy. Nie chcę trafić, jak to się w ogóle ten. O dobra, co no tak. Whee! The trees. What did that? Gdzie? Leo, come here. It's the boar. But how? Leon couldn't have done that. Ojejku. Leo, come here. To ten cik. Leo. O nie! Nie gadajcie. Leo, I'm here. I'm coming. Jestem teraz jestem smutny. Nie! Nie, ja to patrzeć w sobie nie mogę. Kurde. Who did this? O kurde. Nie! Leon! O kurde. What the devil is this? We must go immediately. No nie. Biedny Livy. Kto to zrobił? Nie, to był serio smutny początek, jak ja to patrzę tą grę. O nie, jeszcze nagrobek mu zrobili? A nie, to jednak nie nagrobek, a nie, to jest jakiś kościół. Kurde, szkoda mi, naprawdę. Zniszcza, nie wiem. Go and find your mother. Tell her I must speak with her. She's probably... Looking after Hugo. Yes, of course. Amicia. He was a good dog. Kurde, naprawdę mi go szkoda. I haven't been able to make them yet. Did you hear about the English troops arriving?
Nawet w sumie... Lady Amicia. Those new rivets will have to wait. O, świnka! Patrzcie, jaka fajna w ogóle. Dawaj, nie będę jej bił. Some were bitten during the night. Sounds like the English to me. Now, why would the English go and fight? Kryśluć. Dobra. Oh, Lady Amicia, you're back. Theo, there's an emergency. Get the others and go and see my father as soon as you can, all right? All right. By the way, I've set up some targets for your sling behind the stables. Oh, thank you. Dobra, o tym musimy wejść na drabinę. Można wejść w ogóle. Wchodzimy śmiało. Nie, naprawdę, mi tak jest smutno z tego powodu. Nie żartuję teraz, naprawdę. Szkoda mi tego Liu. Myślałem, że będzie trochę dłużej w tej sadze, no już sam początek. O, w ogóle jaka fajna kaczuszka w ogóle. Zobaczcie, jaka fajna w ogóle. Dobra, tak trochę z kamienia zrobiona, to jak sam zauważyłem. Ja mogę wolę skoczyć w sumie, ale dobra. Okej, weźmy teraz tutaj, pójdźmy gdzieś dalej. I teraz musimy wejść do mamy. A w sumie też bym nie był, że utraciliśmy psa. W sumie wytrudzili się, nie ja. Okej, ale ładny domek, szczerze. Weźmy może... O, ej, tu ma nie flaga Polski jakaś, nie wiem, czy to będzie jakiś wątek o Polsce. Did you hear what happened at the village? People being bitten. Kids too, can you imagine? Dobra. Each time it happens at night. Famine, war on our doorstep, and now vampires. Oh, we must have seen something rotten to be punished so. Oh, Lady Amicia, hello. I didn't see you there. Yes, hello, milady. Hello. Mhm. Tu jeszcze mamy jakieś... O, tu jest jeszcze... Coś tu jest? Nie, tutaj jednak nie ma nic, w tym kociołku tak zwanym. Weźmy na drabinę. A to chyba mama tej... Tak tu ujmę starszej, ale chyba raczej nie. To jest jakaś pani, która pracuje. O, to można sobie zjeść? Cinnamon. I'd almost forgotten what it smells like. They were right to hide it. Father would put it in every dish. Okej, cinnamon tutaj widzę, że jest. Fajnie, szkoda, żeby to tak słazić, nie wiem, to byłoby fajne w ogóle. To są same jakieś bary bloki, jak trzeba tak schodzić, ale dobra, tu w ogóle jeszcze ktoś jest przy tym tak zwanym piecu. The smell of your cooking warms the heart. Oh, it's nothing much, but I think you'll like it. I'm sure I will. A, bo to jest jakaś chyba pani, która tu gotuje. Musimy się potem szczerze domu rozejrzeć tutaj, ale dobra. Ładny, ładny ten dom szczerze jest. Nie wiem, bo to bardziej jest taki chyba... Jakaś wieża czy coś tego typu. Jakiś normalnie town trochę to jest. Już jest jakiś armor. Stąd ogólnie. Okej, to możemy sobie wyjść. Powiedzmy trochę do góry. Yes, Lady Beatrice, leave it to me. Louise, have you been to see mother? Indeed, do you want to see her? It's important. Father's orders. Oh, in that case, I have to finish your room. By the way, I've left a little something for you on your bed. Come and see if you like. Ah, thank you. Okay. It's the placemat that mother made for me when I was a little girl. I've been looking for it everywhere. Dobrze wiedzieć. Thank you, Louise. Oh, Leon. You're welcome, sweetness. What am I going to do here without you? Aha, czy tu jest coś... No tak, chyba z tą mamą, tego jeszcze nie wiemy. A tutaj mam jeszcze dalej jakiś tu pokój ciekawy. Jakiś tu bet mamy, to jeszcze mamy książki jakieś tutaj. To jest jakiś notatnik, można sobie jakoś go przeczytać? Nie, nie da się nic z tego przeczytać, sorry, szkoda. Okej. Okay. To jakieś półki. Gdzie jest ta mama? Bo nie wiem, szczerze mogę powiedzieć. Dobra. To jakieś owoce jeszcze można sobie zjeść? Nie, no nie, oczywiście, że nie można jeść owoców, a jakby inaczej.
Przejdźmy teraz sobie w te drzwi. Okej, tu jest mama chyba. Mother? You know you're not supposed to be here. I know, but something attacked Leon in the forest. My dear, I really wish I had the time to listen to your adventures, but... But it's true! Leon was lying there on the ground, and then he was... Shh! You are to stay here with your brother. What? Why? What's Close happening? The door behind me and do not open the shutters, whatever happens. But... Hugo... He is not contagious. I realize you hardly know him, but he will be all right. Trust me, Amicia. Yes, mother. O nie, coś tutaj się dzieje nie tak. To jest jakieś prowadzenie do tego, czy tego to jeszcze nie wiemy. Ale mamy poczekać w głównym roomie. Musimy iść po tego po brata chyba jeszcze. Tylko... Możemy też tutaj przeszukać te wszystkie... A, zamknięte drzwi, okej. Okay. Fajnie. Może jakiś klucz nam jest potrzebny, czy coś. Tego nie da się otworzyć niestety. A dobra, tu mamy wejście do drzwi. Jakaś biblioteczka. How long has he been here? 4 years? 5? I tu jakiś mami. Where is he? Hugo? Mami, are you there? O, tutaj jest. It's me. Your sister? Amicia? Hello. We haven't seen each other much. Mommy will be back soon. Move! Come on! O, nie. Did he talk? No, Lord Nicholas. He killed two of our men! Where is he? I won't ask again. Where is your son? In good hands. I like his son. Touch the house! His son. A dobra, nie! Oh yeah. To escape. Hugo, come here. What's happening? Shh. I know you're here, kid. I don't have time to play games. Where is he? Stay down. Hugo, it's me, Gabriel. Come here quickly. Hey, you. What the hell are you doing? Let's go. Where's the kid, huh? Leave him alone. Shut your mouth. He belongs to me. A teraz przechodzimy. It is just a child. You've lost your mind. Gabriel. O, jeszcze zabili Gabriel. Oh no. Leo. I don't know anything. There you go. That'll teach you. No. I'm begging you. Hugo's not here. And you, stay here. Come on. It's very clear. Tell me. Where is Hugo the Rune? Oni chcą tego Hugo zabić, bo chyba on potem może się na nim zemścić. Rozumiem, o co chodzi właściwie. O Jezu. Amicia, what's going on? Mother, I have to find mother. She'll know. Już ojca zabili. Louise. Think it's funny making me run like that? Amicia! Please! O nie! We need to move! Don't look! We serve a higher power! All right, let's check you're not hiding anything! Ready to
Musimy szybko przejść. No, 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 Misia. We have to keep going. Don't make me hurt you again. I have no idea. I only do the laundry. Listen, this is your last chance. Tell us what you know about your mistress's research. Even if I knew, I wouldn't say anything. Uciekamy szybko. Chyba tutaj możemy się gdzieś jeszcze ukryć. Są drzwi. O, są drzwi, dobra, uciekamy stąd. O Boże, aż mi Griski się przez tutaj trochę prześwietlił, ale dobra. Well, well, well. O nie. Where do you think you're going? Dobra. Mama jeszcze żyje. My children. O, jest trochę ten... Trochę Griski mi się zepsuł, halo. O, dobra, już jest dobrze. What is happening? We will be all right. Do you hear me? Come on. Hugo, take your sister's hand. I'll go first, and you just have to follow me, all right? Okay. We have to cross the gardens. Amicia, hold your brother's hand and follow me in silence. All right? Yes. Yes. Guards, they are everywhere. Don't trust get me. Out of here alive. Through the grass, they won't be able to see us. Myślę, że jesteś serio ślepi. Shh. Że w ogóle nas nie widzą. Prawda. Ja nie wiem, nie wiem. That looks like a person, right? Hey, I've got another one. Who is it? Aha, Gardner. Knows the family well. Says he watched the kids grow up. Yes. The little one loves flowers. I used to take him some. Flowers? You can do better than that. It worked. Sam myślę, że niestety chyba może mama zginąć, tak mi się zdaje, chociaż tego to nie wiem. Go to hell. Oh yeah? You first. Listen, have a little think, and I'll come back later. And you, don't die without talking to me first. Dobra, szybko. Bastards. Cowards. We have to get through. Oh, you're breaking my heart. I'll carry you. You know, right? All right, be careful getting down. Yes. But Robert's just a boy and a bunch of peasants. How long can it take? Look out. They'll see us. Look out. They'll see us. You have to get further away. If I can hit the helmets in the grates over there, your sling will give us away. I can throw it instead. What was that noise? Right, let's go. Okej. Teraz nam się udało. My head. Breathe, Hugo, like I showed you. What's wrong with him? His illness has awoken. We need to go faster. So, the boy? He's hiding, but Lord Nicholas is tracking Nothing. Him down. He's the grand I need to calm down. Hand. The guard has never had a better captain. Good. At least he got the father. And soon he'll get the son. Mother, why? What do they want from him? Did you hear Let's that? Go. I'm going to see. Be careful. You never know. Nothing to report. Delightful news. What was that? Something moved. There's something over there. No, we I can't go, Mother. There. Maybe by throwing one of these pots. Really? Hey! Noise will attract him. You and slip us behind his back. All right. What? No i no, nie wyszło. Kurde. Trzeba być sprytny, czekajcie. Zaraz by to wyszło. Ja to jestem taki nubem w tej gierki. Can't go, Mother. Maybe by throwing one of these pots. Really? The noise will attract him. We'll slip past behind his back. All right. Listen, I know what you poor people are like. Always got a sneaky coin hidden somewhere.
naczynie. I should have been an executioner. Always plenty of work and you're in the warm. Dobra. What was that noise? Chodź, szybko musimy przejść. Hold my hand tight. Where? There was nothing. Oh, it's locked from the other side. Mother, the hole in the wall. Yes, Hugo. I'm sorry. I know you're scared, but if you get through there, you can open the door for us. You're the only one who can do it. What's behind there? Just concentrate on dobra, the door. Musi się tam przycisnąć. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand. Then you can quickly go through. All right? All right. Dobra, cool. Musimy teraz być... Śniku. Be strong. Dobra, ich tam się przyciśnie. O, dobra, przycisnął się. I niech tam drzwi otworzy. A szkoda, że myśl, że nie możemy też być innymi postaciami, żeby wiecie, można było tak, tak zmieniać osobę, to jak, nie wiem, powiedzmy, bliska Łokrysa, czy coś takiego. To było bardzo fajnie. Wait. Screaming for mercy won't make you run faster, my lad. Fajnie, że tylko... Coming. Amicia, you have to help him next time. No. Sorry. No. I... My head. What is wrong with him? An attack. Listen to my voice, Hugo. You know how this goes. My eyes. My head. Listen to me. Breathe. Think of the cloud that you breathe in and blow out. Jest coś tutaj, on wyczuwa. Like that, slowly. Mother, we can't stay. Give him a little time. I think so. So, let's continue. Courage, my darling. Dobra. Follow me. Quietly now. Yes. There you go. Thank you. Może w to zbić, tylko... I can let you know when it's alright. Be very careful. Tu jest jakaś skała. Bo chciałbym go tam rzucić też w to szkło, ale... Jezu, nie! Co ja zrobiłem? No nie chciałem tego zrobić, no. Szkoda, że jak ktoś już spina, to nie można jakoś jeszcze tego cofnąć, w sensie, żeby wiecie. Go now. It's too risky with Hugo. He's slower than us. There are bots over there. I could cross, make a diversion. Alone. Yes, you'd have more time. Dobra, musimy teoretycznie tutaj jakoś przejść takim trochę sprytem. Dobra. Teraz. Okej, podnieśmy ten dzwonek. Ale... Jak się to rzucało, bo już nie pamiętam. Dobra, jest. I
need to call them now. Dobra, teraz. Dobra, chodźcie. Come on, come quickly. Szybko! Well done. Dobra, przechodzimy. This way. Okay. The garden gate. We should be able to get out of here. There's one guard left. The scarecrow. I used to practice firing at it. But he will come this way. Yes, but we can wait until he goes away again. All right. Leave this to me. Okej. To już musi być ten dzbanek. I can let you know when it's all right. Be very careful. Pewnie, że nie mam żadnego dzbanka. What's that? Hey, you've seen nie zauważył. Nie próbuję mnie w ogóle zabić. The garden gate. We should be able to get out of here. There's one guard left. The scarecrow. I used to practice firing at it. But he will come this way. Yes, but we can wait until he goes away again. All right. Leave this to me. No to mamy kamienie. From over there. Bo my zrzuciliśmy, że tam kamień. Go away. Get out of here. Now. O nie, zapomniałem o nim najgorzej. Hey. The garden gate. We should be able to get out of here. Dobra. One guard left. Okej, czyli musimy chyba to rzucić tym kamieniem. No wtedy już ten dźwięk. Alright, leave this to me. Dobra, usłyszałem tu jakiś teraz dźwięk, także mam teraz przewagę na escape. Go away. Get out of here. Zaraz stąd pójdzie, bo nie będzie chciał wrócić. O, dobra, teraz. Tam są drzwi. You're alive. This way. This way. Follow me. Tu jeszcze jest jakiś gość. Ogólnie. No to udało się wydostać. Go and hide quickly now. Madame, już na koniu. Amicia, you have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes. He helped me treat Hugo. He will look after you. And what about you? You have to come. You need me, Amicia. You are. But I do need you. I need you. O nie. Hurry now. Follow the river. It will lead you to Laurentius. Mother, no! O nie.
Chyba... Hugo, już pomówię raczej. Dobra, lecimy dalej teraz tutaj. What's happening? Where's mommy? She'll catch up with us. Run as fast as you can. Musimy biegnąć szybko. Nas tylko nie zabili. Dobra, nie trafił nas. Don't stop. They're right behind us. What's that shaking? Harry, straight on. Where are we going? Mommy won't be able to find us. Just keep running. Monsieur, we have to go back and look for mommy. We can't. We can't let them catch us. Dobra, musimy szybko uciekać. Rzeki musimy dojść. Jest rzeka. Dobra. I do wody. Okej, okay. I poszliśmy teraz do wody. Dobra. No to myślę, że sobie ten odcinek tutaj oto w tym miejscu chyba już zakończymy, tylko jeszcze dokończmy ten mały dialog tutaj, który jeszcze jest. Okej. The village must be further on. Someone there should be able to help us find Laurentius. Dobra. Hugo. Hugo. Mommy won't be happy when she finds out I fell in the water. Well, let's not mention it when we see her, all right? Come on. First we have to get dry. Dobra, to teraz. Dobra, także myślę, że w tym odcinku skończymy odcinek. To jest oczywiście z naszej pierwszej części. Także mam nadzieję, że film wam się spodobał, w miarę tutaj udało nam się troszkę tutaj przejść ten jeden jakiś tutaj stage i pewnie w kolejnym odcinku będziemy musieli kontynuować znowu tutaj oto. Także mam nadzieję, że film wam się spodobał z tego typu właśnie oto tej giereczki, także ja chciałbym serdecznie podziękować. No, także trzymajcie się i życzę wam miłych wakacji, bo jeszcze mimo, że to są. Także trzymajcie się, no i cześć!